Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i dzisiaj już tak oficjalnie witam was w drugim sezonie Trybu Kariery. Nawet zmieniłem to, nie czekajcie, teraz tutaj jest tytuł na YouTubie już właściwie chyba od kilku lat. Sezon drugi, odcinek pierwszy. Okej, spisałem sobie kilka nazwisk, mam je zapisane na kartce, na monitorze. I co mogę powiedzieć? No najpierw muszę otrzymać cały budżet, ponieważ no na razie nic nie mam, jeszcze nie dostałem przelewu z Chin, ale mam nadzieję, że oczywiście zaraz wszystko przyjdzie i na pewno złożę jedną ofertę, a nawet dwie. Choć czekajcie, tutaj mamy na początku zaproszenie do turnieju, żeby było tak No dobra, Europejski Puchar Narodów, tutaj mogę zgarnąć najwięcej kasy. Otrzymaliśmy przelew, 43 miliony euro. Dużo kasy. Przejrzałem wasze komentarze spod ostatniego odcinka i pierwszą ofertę złożę za André Greya. No jako, że Burnley spadło, to złożę ofertę za angielskiego napastnika, który no, jest młody, 26 lat i kontrakt wygasa za 12 miesięcy. Kurczę, no nie wiem ile za niego zaproponować. Na początku dam tylko, no może to będzie lekceważące, jednak 5 milionów. Dobra, 5 milionów, nie 50 tysięcy, upewniałem się. No ale wiecie, zacznę od niskiej oferty i będziemy to podbijać. Chyba, że od razu odrzucą, ale w razie czego, no, będę go obserwował. Jestem ciekaw, co tam słychać u Grosickiego. No cóż, przecież, o, racja, przecież gra w Sassuolo, jednak będę go obserwował. Aha, nie mogę, to zadam pytanie o niego. No i wiem, że chcecie go z powrotem w naszej drużynie. I ja zaproponuję kupno, mam nadzieję, że Liverpool się na to zgodzi. Zagrał świetny sezon u nas, gra dla prestiżowego klubu. Kurczę, on wrócił od nas, on nic nie grał ostatnio. No wiecie co? 4 miliony to według mnie bardzo dobra kwota, no co jak co? To już nie jest młody piłkarz, 23 lata, no dobra, nadal młody, ale co innego gdyby miał 17. Według mnie jest to realistyczna oferta, mam nadzieję, że Liverpool się zgodzi. Okej, tym razem trochę odważy, jednak spróbuję zdobyć młodego obrońcę z West Hamu. No najpierw muszę go obserwować, żeby wiecie, nie przeliczyć się. Przydałby mi się ktoś na lewej obronie i jest to młody francuski obrońca, wykazuje wielki potencjał. No okej, w grze jest ustawiony na Esho, jednak on potrafi grać na Elo, więc po prostu zadam o niego pytanie. I wiecie co, jeśli André Grey nie wypali, to jest też jeden piłkarz. Łukasz Teodorczyk. O kurczę, on w Bayerze gra. Można powiedzieć, że śladami Arka Milika, choć akurat Milik to jakoś... Nie mówmy o tym. W klubie grał od 2017 roku. No nie mam tego skauta, ale zadam o niego pytanie. Wydaje mi się, że na przykład, patrzcie, duet Assombalonga i Teodorczyk to byłoby coś. Łukasz to jest taki typowy target man, więc wiecie, szybki napastnik i taki wolniejszy, pasowałoby to do siebie. No i na razie to tyle. Zobaczmy, czy otrzymuję jakieś oferty, może zapytania. Wladimir Stojkowicz. Nie, to jest solidny bramkarz i ja będę odrzucał wszystkie oferty. Owszem, ma już swoje lata, ale bramkarz jest jak wino. Im starszy, tym lepszy. Okej, Sassuolo niestety nie puści Grosickiego. Skupię się na innym piłkarzu. Malang Sarr. Tylko 4 miliony 300, a Teodorczyk, no Teodorczyk też niedawno doszedł do Bayeru, więc sobie go... Znaczy wiecie co, wydaje mi się, że gdybym zaoferował na przykład 10 milionów, to by się skusili. Ale teraz powalczę o młodego Francuza. 3 miliony 300. Jak się zastanawiam po prostu, jakiego Polaka jeszcze mogę ściągnąć. Pisaliście o Zielińskim, o Miliku, jednak no ja się trzymam tego realizmu. I słuchajcie, Liverpool przyjmuje naszą ofertę transferową. Kevin Stewart zagości na zawsze. Co jest? No, wszystko działa. Na zawsze. W Nottingham Forest kluczowy zawodnik, 4 lata, 60 tysięcy. Powinien zaakceptować. Assombalonga pójdzie na napad, Otavio będzie grał w tym sezonie na pozycji środkowego pomocnika ofensywnego. I tak wiecie co, sobie myślę, że zrezygnuję z formacji ze skrzydłowymi, będę grał właśnie ustawieniem 4-1-2-1-2 wąsko, więc potrzebuję dobrych pomocników i właśnie o nich walczę. O obrońcę też złożyłem już ofertę, no i właśnie napad, potrzebuję po prostu wzmocnień w napadzie. Okej, lecimy, symulacja Nottingham kontra Lokeren. No serio, jeśli nie pokonamy takiej drużyny, to... Nie wiem co o tym myśleć. Zdarzały mi się wpadki przy symulacjach w poprzednim sezonie, jednak teraz to jest... To jeszcze nie jest nowa drużyna, bo nie było transferów, ale daj się mi chwilę. Okej, oczywiście Lansbury trafia do siatki. Poważnie, jak na środkowego pomocnika strzela... Aż za dużo tych bramek, ale no nie narzekam, takich piłkarzy lubię. Ojojoj, Otavio na 2-0, ale później The Reader trafił, ale to jest koniec. Zgarniamy 3 punkty w pierwszym meczu turnieju. O, no to sobie Hakim pograł, złamanie żebra, wow. Wiecie co, mam też jeden pomysł. Musa Dembele, nie chodzi mi tutaj o piłkarza... Piłkarza tego, no, tego, gdzie on gra? Spurs, chodzi mi tutaj o Francuza z Celticu Glasgow. Najpierw się o niego zapytam, bo wydaje mi się, że kurczę, z 20 milionów mogą sobie zażyczyć. Wiem, że powiedzieli, że nie chcą go sprzedać, ale zaoferuje 6 milionów. O, słuchajcie, patrzę po prostu tak na zarobki.
Stewart dostał 60 tysięcy tygodniowo, a zapłaciłem za niego 4 miliony. No nie wiem, czy to ma jakiś związek ze sobą, choć dobra, Stewart jest troszeczkę młodszy. Aj tam, warto próbować. Ej, dobra, chyba się zgliczowała ta karta, ponieważ te statystyki są niesamowite. No dobra, może wykończenie nie, ale szybkość biegu, siła. A co tam? Rzućmy okiem na Łukasza Sekulskiego. Kurczę, ja mam jednak dobrych skautów, tutaj sobie patrzę, no jednak na te statystyki. Wykończenie Callum Wilson, o tak, jego nazwisko też pojawiło się w komentarzach. Młody, 25 lat, szybki, zwinny, potrafi wykończyć. Po prostu wiecie, będę obserwował tych piłkarzy i wybiorę najlepszego. Dzisiaj będzie mało meczów, ponieważ chcę się skupić na budowie drużyny, jednak wydaje mi się, że wystarczy wam sama moja obecność i mój wspaniały komentarz. Tak skromnie mówiąc, okej, czemu ja nie szukam żadnych pomocników? No nie no, defensywnego już mam. Po prostu środkowy pomocnik, wiek tak do 25 lat. Silny, obiecujący, pracowity. Mam nadzieję, że nie zaszalałem z tymi wytycznymi. Hakim kontuzjowany, to szansę dostanie... Walker. Jeszcze Huntera mi brakuje. Albo wiecie co inaczej, Otavio zagra na napadzie i Strahan na SPO. Andre Gray jest dla Burnley zbyt cenny, a Glasgow 12 milionów. Wiecie co, jeszcze się zastanowię, po prostu zobaczę jaka będzie odpowiedź za Teodorczyka. Dobra, tym razem czeka nas mecz z Rizasporem, ale poczekajmy, ponieważ Kevin Stewart przyjmuje ofertę. Jest to nasz pierwszy letni transfer, cudownie. I z tego co widzę, na razie nie dostałem więcej odpowiedzi. O proszę! Bayer Leverkusen akceptuje ofertę za Teodorczyka, 6 milionów euro. O kurczę, i serio, nie wiem czy akceptować czy nie. Dobra, wiecie co? Ja to robię dla was, wy chcecie polski akcent w klubie? Zrobimy to. Ważny zawodnik Łukasz Teodorczyk, 60 tysięcy euro tygodniowo i 6 milionów, ale... Kurde, niby nie chcą go sprzedawać, a jednak zaoferowałem dosyć niską sumę, przecież obecnie ile Anderlecht chce za tego piłkarza? Nie wiem, ale kurczę, chyba więcej niż 20 albo 30 milionów nawet sobie za niego życzą. Muszę tutaj pokombinować z budżetem. Dobrze, kolejna symulacja, tym razem gramy na wyjeździe, ale ten turniej jest rozgrywany za granicą, więc tak naprawdę gospodarze też są gośćmi, no i mamy kontuzję. Fox, z tego co tak jest, jest nasz lewy obrońca, kontuzjowany, no wielka szkoda, że w takim turnieju przedsezonowym są ofiary, we wcześniejszym spotkaniu Hakim, teraz nasz lewy obrońca, na szczęście walczy o tego Francuza z Nicei, więc prawdopodobnie problem ten zostanie bardzo szybko rozwiązany, no co, chcecie mi powiedzieć, że 0 do 0, pominę. No i opłacało się pominąć, ponieważ nic się już nie wydarzyło. Nicea akceptuje ofertę 4 miliony. Euro. No proszę, Teodorczyk nie chce przejść do Nottingham Forest, chciałby lepsze warunki otrzymać. To wiecie co, zastanowię się. Teraz się zastanowię. Poczekam na raporty dotyczące pozostałych piłkarzy. Wiecie co, nie muszę mieć Teodorczyka. Zapytam się o Karola Linetego. Okej, trzecie spotkanie w pucharze przed nami. Nottingham kontra Genk. I to jest bardzo ważny mecz, ponieważ jeśli przegramy, to bardzo możliwe, że... Nie przegramy, Mansien zdobywa bramkę na 1-0. Słuchajcie, ja wysłałem zapytania o tych obrońców, czy nie? Poczekajcie, bo Perkis i Mansien, nie no... Tak grać nie możemy, przecież ja ściągnąłem, no właśnie, Laskelos musi wrócić do pierwszej drużyny, ponieważ on był kontuzjowany, ale spotkanie i Kevin Stewart w powrocie zdobywa gola. Bailey, to jest obecnie piłkarz Leverkusen. Jamajczyk z ogromnym potencjałem, nie gram ze skrzydłowymi, więc go nie będę wyciągał, a są Balonga na 4-1. No i pokazujemy tutaj wyższość Premier League nad Pro League, choć nie wiem czy to trzeba było pokazywać. Malang Sar akceptuje ofertę, Francuzie witaj w zespole, szkoda, że nie ma prawdziwej twarzy, ale przeboleję to. Otrzymałem raport dotyczący Oxforda. Przyda nam się Anglik w zespole, no bo jednak nie będę kupował samych obcokrajowców, to jest akurat, wydaje mi się, że realistyczny transfer. Uznajmy, że w zeszłym sezonie West Ham sobie jakoś dobrze nie radził, więc podkradnę im juniora za 1 milion euro. Okej, przed nami półfinał Europejskiego Pucharu Narodów, tylko no muszę zrobić tę zmianę, wcześniej mi ją komputer z automatu przeprowadził. Traore w pierwszej drużynie i czekajcie, zamiast Perkisa oczywiście zagra Laskelos, jest już Sar, więc właściwie to Francuz dostanie szansę od pierwszych minut na lewej obronie. Tak się zastanawiam, czy mogę coś jeszcze zrobić. Nie no, Strahan dobrze sobie radzi od pierwszych minut, Otavio zdobywa gole, Lansbury i Stewart. Według mnie jest super. Okej, teraz czeka nas spotkanie w półfinale z belgijskim klubem, jest to KV Kortrijk. Prawdę mówiąc, pierwszy raz o nim słyszę. No wybaczcie, nie jestem specjalistą od belgijskiego futbolu. Ech, o może się skompromitowałem teraz, no nie wiem no. Jestem z wami po prostu szczery, nie zgrywam eksperta, którym nie jestem. No to lecimy, Nottingham kontra Kortrijk. Tutaj barwami się ładnie dopasowaliśmy do rywali, ale...
Słuchajcie, przy Otavio nie trafia karnego. Tutaj rysuje się nam bardzo czarny scenariusz. Pano... Do dwóch razy sztuka, nie? Świetnie, Brazylijczyk nas nie zawiódł, tylko nie mówcie, że będzie dogrywka. Dogrywki są nerwowe w trakcie symulacji, ale tak też się dzieje. Wygraliśmy po rzutach karnych. To było szybkie i bezbolesne. 5-4. Bardzo dobrze, panowie, bardzo dobrze. Jesteśmy w finale. O proszę, otrzymaliśmy ofertę transferową za Erika... Nie wiem, jak czytać jego nazwisko. Lichaj? Lichaj? No brzmi polsko, ale jednak, to jest Anglik. Ipswich Town. On ma już swoje lata i ja mam obsadzowną... Nie no, wiecie co, w razie czego go zatrzymam, nigdy nie wiadomo, czy będą jakieś kontuzje, czy też nie. Zostałem zaproszony na ofertę transferową, ja po prostu pochwalę naszych piłkarzy. No i okej, przed nami finał. Nottingham kontra Moreirense, czyli klub akurat z ligi portugalskiej. No słuchajcie, no trzeba to po prostu wygrać i tyle. No gdybyśmy trafili na jakichś ciekawszych rywali w tym turnieju, to z pewnością zagrałbym te spotkania, ale sami widzicie, że to nic fascynującego by nie było, ale słuchajcie, Diego Ivo, ten, który dostał żółtą kartkę, został później kontuzjowany, jednak Strahan w 25 minucie, czyli nasza młoda gwiazda, trafia bramkę i kto wie, jeśli wygramy po jego golu, to będzie sensacja. Okej, Cardoso wszedł za Anglika, coraz mniej czasu do końca tego spotkania. Anglik, nie, to był chyba Szkot, przepraszam najmocniej za tę pomyłkę i czy stra... Dramę. To nie jest ustawione, znów wygraliśmy 5-4 w karnych. O, po prostu moi piłkarze się nie mylą. Taka jest prawda. I tyle. West Ham odrzuca ofertę za Reece Oxforda, to ja ją podwyższę. Ile oni chcieli? Chyba 1 300 000. Za wygraną w turnieju otrzymujemy 2 200 000 euro. Świetnie. I wiecie co, no o ile ten Stojkowicz, no tak mówię, że im starszy, tym lepszy, tak jednak jest jeszcze jeden Polak w Serie A, który mógłby się nam przydać. Nie chodzi mi tutaj o Szczęsnego, jest to Łukasz Skorupski. Wrócił z Empoli do Romy, był na wypożyczeniu. Łukasz Skorupski jest w Romie, bo wrócił z wypożyczenia z Empoli, ale tam jest Szczęsny na bramce. No i co mogę powiedzieć? Najpierw pytanie, bo nie chcę przepłacić, a wydaje mi się, że akurat za 26-letniego bramkarza Roma może sobie zażyczyć, no nie wiem, może nawet z 20 milionów, kto wie. Wow. Zastanowię się, bo jednak wiecie, tam obserwuję jeszcze innych piłkarzy. Velios, no słuchajcie. Nie lubię nim grać. Podczas symulacji też szału nie robi, więc oddam go Leeds. Nie, on zostaje u nas. Leeds, zostawcie nas w spokoju. Ulala, Çalhanoğlu w Liverpoolu. Czyli, kurczę... Naprawdę fajny transfer. West Ham wreszcie przyjął ofertę, 2 miliony za młodzika. Dobra, biorę. Dobrze, otrzymałem raport dotyczący 4 piłkarzy. Moussa Dembele, Sekulski, Leigh Griffiths, oraz Callum Wilson, więc rzućmy sobie okiem na tych piłkarzy. Ocena 67, odpada. Ohohoho! Czy wy to widzicie? Żerwinio w Legii Warszawa! Ale odjazd i teraz wartość 10 milionów euro. Wyobraźcie sobie taki transfer w rzeczywistości, nie? Dobra, teraz mnie gra tak pozytywnie zaskoczyła. No wiem, że to jest tylko symulacja, że to tylko gra, ale sam fakt, wow. Leigh Griffiths, nie pasuje mi, ale Dembele, to jest dzik. Wszystkie kluby z Premier League powoli się o niego biją. Kogo my tu jeszcze mamy? Wiecie co, postawię na młodzież. Celtic chciał 12 milionów, ja zacznę od 10. No i dueta Sombolonga Dembele to już byłoby coś niezłego. Okej, zawodnik sprzedany. Cardoso odrzuca ofertę. Nie podoba mu się rola proponowana w zespole. Stary, ty jesteś młodziutki, bez przesady. Właśnie siebie posłuchałem. Stary, ty jesteś młodziutki. Stary do 16-latka, nie? Kurczę, naprawdę wciągający jest ten tryb, jak się przeprowadza właśnie takie ruchy. I teraz jestem zaskoczony. Celtic przyjmuje ofertę. O Jezu, co za transfer, co za transfer. Ważny zawodnik Moussa Dembele w Nottingham Forest. Znaczy jeszcze nie zaakceptował kontraktu, ale on zaakceptuje. Najwyżej dam mu więcej kasy. Przy okazji, jeśli lubicie tę serię, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. No akurat patrząc na wyświetlenia, to wiecie, tak tutaj akurat jest różnica pomiędzy innymi filmami, ale dziękuję wam za wsparcie komentarzami, ponieważ tutaj są one zawsze na temat, zawsze dajecie mi jakieś dobre rady, więc teraz... Jeszcze tak like, ostatnio były 4000, dzisiaj może 5, o ile mnie słuchacie w tym momencie, bo nie ukrywam, to jest pewnie środek odcinka. Nic ciekawego aż tak się nie dzieje, no ale... Większa oferta, większa rola? No dobra, no właściwie mogę dać mu tego kluczowego zawodnika, nie wiedziałem, że to będzie robiło aż taką różnicę. Okej, Dembele akceptuje kontrakt i to jest...
Chyba nasz największy transfer obecnie, 20-letni piłkarz za 10 milionów trafia do naszej drużyny. Widzicie tutaj, znaczy pewnie zasłaniam to swoją twarzą, przepraszam, ale wyświetla mi się kontrakt z czołowym piłkarzem. Fajnie ta karta wygląda, szkoda, że nie ma 4 gwiazdek sztuczek, ale słuchajcie, ja to przeboleję. No i teraz robimy zmiany, bo jako, że trzeba przygotować już drużynę do występów w Premier League, no to słuchajcie, pomoc Klich, Stewart, Lansbury, Otavio na SPO, podwyższyła mu się ocena ogólna, są Balonga, Dembele w obronie, Lascaux, Pereira, który nie jest w formie, ale spokojnie, zaraz do niej dojdzie. Iman Sien. Wzmocniłbym ten środek pomocy, bo jednak Mateusz Klich świetnie się spisywał, ale Linety byłby lepszym zastępstwem. No ale słuchajcie, albo Linety, albo Skorupski. No mamy tego Stojkowicza. Skorupskiego zawsze można kupić za rok. Mam jeszcze trochę kasy, 20 milionów. No mamy napad, mamy SPO, mamy SPD, więc bije się o Linetego. Wyceniony na 10 milionów, dam za niego 7. Oj, Lech Poznań pewnie coś tam przygarnie do siebie za ten transfer. Arsenal liczy, że Neuer wkrótce do nich dołączy, słuchajcie. Okej, tam Neuer niech, znaczy Arsenal niech żyje w swoim świecie, ja będę żył w swoim. Składam finalną ofertę za Linetego, kluczowy zawodnik. Lecimy. Archie Watson otrzymał ofertę wypożyczenia z Silesia Rovers. Akceptuję. Przepraszam, Sligo. Miejsce w Eurolidze nie jest osiągalne dla klubu West Ham, no bywa. Jednak dobra, West Ham mnie w tym momencie nie interesuje, okej. Archie został wypożyczony. Wielki sprawdzian przed nami. Pierwszy mecz w Premier League. Gramy takim ustawieniem. Masson, Balogha i Dembele, za nimi Otavio. Klich, Lansbury, Stewart w pomocy w obronie, Sar, Mansien, Lascaux, Pereira w bramce, Stojkowicz. Muszę to zmienić i widzimy się w grze. Miło zobaczyć wreszcie te grafiki w akcji. Swansea City kontra Nottingham. Wow, nawet hashtag został tutaj stworzony. Sło kontra NFO. Możecie się wypowiadać właśnie pod tym hashtagiem w komentarzach. Ocencie ten mecz, ocencie moich piłkarzy. No nie wiem, jednak to jest wielki moment. Debiut zawodnika. Moussa Dembele sprowadzony z Celtiku za 10 tysięcy... Jakie 10 tysięcy? Kurczę, przepraszam, z emocji się mylę. 10 milionów euro. No wydaje mi się, że za Son Balongą może stworzyć naprawdę interesujący duet w bramce Swansea. Oczywiście Łukasz Fabiański. No wiecie co? Jak mi zostanie trochę tych pieniędzy, to chyba złożę ofertę za Skorupskiego. Albo za Kuszczaka, choć nie wiem, czy tutaj Kuszczak jest rozwinięty. Bo co jak co, w rzeczywistości akurat sobie radzi bardzo dobrze, ale w grze, no niestety, tutaj akurat mam starą bazę danych. Bo kiedy ja tę serię zacząłem? Chyba jakoś w październiku, w listopadzie pewnie, więc no, mamy luty. Mówi samo za siebie, słuchajcie, Otavio w polu karnym, rzut rożny, dobre rozpoczęcie spotkania. I tak jeszcze a propos ogółem kariery, rzucił mi się w oczy komentarz, by zmienić poziom na legendarny, bo tam, no, cytuję po prostu, nie widzę jak Damian będzie niszczył Manchester United 5-0, uwierzcie mi, że tak nie będzie to wyglądało, przecież ja przegrywałem z drużynami z Championship, więc no cóż, no, pożyjemy, zobaczymy, z pewnością muszę sprawdzić w kalendarzu, kiedy czeka nas pierwsze starcie z topową drużyną, no i to będzie taki sprawdzian, czy zmienić poziom, czy też nie. Kevin Stewart, dobre, długie zagranie do Moussy Dembele, Francuz bardzo ładnie kontroluje futbolówkę, Lansbury, czy będzie obrót i uderzenie w jego stylu, nie tym razem. Strata, Leroy Fer i bardzo dobry odbiór Pereiry, który swoją drogą chciałby otrzymać podwyżkę, no jeśli będzie czyste konto w tym meczu, to pomyślę o tym. Kurczę, nie zwróciłem uwagi na cele zarządu, bo no wątpię, że jest to wygraj ligi, ale poczekajcie, a Son Balongha pole karne, on ma wyższe wykończenie i udało się, jeny. Cieszę się z tej bramki, jednak źle mi się robi, jak ja patrzę na interwencję Łukasza Fabiańskiego, no jednak, to jest Polak. Jeny, czemu gra musiała sprawić, by gol właśnie padł w takim stylu, no bo sami widzicie. O bo co za reakcja. Ach, nie będę oglądał powtórki, jednak proszę Państwa, a Son Balongha jest piłkarzem, który zdobywa dla nas pierwszą bramkę w Premier League po wielu, wielu, wielu latach. Piękny moment. Dembele, efektowne zagranie piętą, Kevin Stewart, no look pass do Klicha. Chyba nie tak to miało wyjść, ale świetna klepka. Jeszcze jedno zagranie, Moussa Dembele. O kurczę, no widać tutaj akurat cenne doświadczenie, które piłkarz wybijający piłkę zebrał w Premier League. To już wiem, że ja czasami wyolbrzymiam z tymi faulami, ale bądźmy poważni. Nie wierzę w to, co widzę. Proszę Państwa, Griezmann przechodzi do Manchesteru United, czyli wszystkie plotki z zeszłego sezonu zostały potwierdzone. Jestem ciekaw tylko za jaką kwotę, bo 37 to chyba jego numer, a nie miliony euro. No z pewnością zobaczymy potwierdzenie tego transferu po zakończeniu spotkania, no ale to jest akurat ciekawe. No bo serio, w rzeczywistości się ciągle teraz mówi o tym transferze, a tutaj proszę. Gra to robi.
O, myślałem, że to nasze spotkanie. No, drugi mecz z Arsenalem. Kurde, bałbym się, ale poczekajcie, Otavio. Niepotrzebnie, Asombalonga się zatrzymał. 20 minut do końca spotkania, nadszedł czas na podwójną zmianę, jeśli chodzi o Swansea. To boisko opuszcza Leon Britton, a zastępuje go Ki Sung Jong. A jeśli chodzi o nasz zespół, to wchodzi Strahan oraz... Ojej, kogo ja tam wpuściłem? Zaraz się to pojawi. Strahan oraz Cardoso, no. Otavio został przesunięty na pozycję napastnika i zobaczmy Brazylijczyka w akcji. Ojej, no. Brakowało dokładności, bo sam pomysł był cudowny. Mamy przewagę w napadzie. Niezłe zagranie. I teraz Asombalonga. Otavio. Dobry dribbling. Ściga go Fernandes. To jest jeszcze Otavio. Dośrodkowanie. Nie, zabrakło ruchu do przodu. Dlaczego to musiało tak wyglądać? Ostatni gwizdek. No wielka szkoda, była okazja na zdobycie drugiej bramki. Jednak jest to niesamowity debiut naszej... Znaczy debiut. Powrót do Premier League. Uścisk dłoni prezesa. Świetnie. Jestem ciekaw, na której pozycji w tabeli będziemy. No proszę, proszę. Piąte miejsce, ale zobaczcie, jaka cudowna pierwsza piątka. Wow, Manchester United wkrótce się zamieni z Sunderlandem, jednak Crystal Palace, Hull City, Norwich i Nottingham, a pod nami Sunderland. Co się wydarzyło w pierwszej kolejce? W strefie spadkowej Spurs, Watford i Newcastle United, o ile te dwie ostatnie drużyny mnie nie dziwią, tak jednak Spurs? Serio? No już mamy naprawdę ciekawy początek Premier League. Naprawdę, no oczywiście, to jest pierwsza kolejka, tutaj wszystko jest możliwe, jednak... No cóż, jaka pierwsza kolejka, taki cały sezon? Nie, to się tyczy Nowego Roku chyba i Sylwestra. U, Barca liczy, że De Bruyne do nich dołączy. Ciekawe plotki. A właśnie, ja chcę o tym Griezmannie poczytać. Courtois szokował prośbą o transfer. No to co, Real czy Atletico z powrotem? Nie no, Atletico ma Oblaka, nie wiem czy będą chcieli zmienić. No dobra, śmiałem się ze Spurs, ale... Będzie się działo. Linety po raz kolejny odrzuca ofertę transferu. Dobra. Szaleje, 48 milionów. Tysięcy tygodniowo. No dobra, znów gramy na wyjeździe, a to oznacza, że muszę zagrać to spotkanie. No i właśnie, to będzie jeden z tych wielkich sprawdzianów. Jeśli pokonam ich z łatwością, no to... No zobaczymy, jak to będzie z tym poziomem. Przenosimy się na White Hart Lane. Ale to jest piękne, cały stadion wypełniony kibicami. No bro, boję się, naprawdę się boję, ponieważ... To może być zderzenie z rzeczywistością. Oczywiście pokonaliśmy Swansea, ale to jest całkowicie inna półka. Nie no, wiecie co, tak właściwie to patrzę na wyjściową jedenastkę. Spurs to jest bez szału. W obronie Wimmer, na napadzie jest Jeff, w pomocy, no okej, Lamela, Dele Alli, ale reszta to tak no jakby rezerwy jakieś. Nie wiem, czy oni mnie chcieli zlekceważyć, ale no słuchajcie, ja zaraz im pokażę prawdziwą siłę Nottingham Forest. No, Bentaleb, okej, Bentaleb to... Bentaleb już nie gra w Spurs w rzeczywistości, więc... Chyba, że jest na wypożyczeniu, to by wiele wyjaśniało. Clinton J. Ojej, to jest gol. To jest gol, to jest Dele Alli. Piłkarz, którego no po prostu nie można lekceważyć. Zdobywa bramkę na 1-0 i okej, o ile jego partnerzy no nie są klasy światowej, tak jednak on sam... O tak, on należy do czołówki. Zobaczmy na powtórkę tej akcji. Świetne podanie i wykończenie ze słabszej nogi. Stojkovic bez szans, właściwie chyba żaden bramkarz by tego nie obronił. Tak jest, tutaj po prostu koloryzuje wyczyny mojego golkipera. Dobra, nie wierzę, że to się w tym momencie wydarzyło, ale słuchajcie, może i to było za mocne podanie, ale i tak Musa Dembele do niego dobiega. To miała być ruletka. Czy to Emre Can? Ho, tego się nie spodziewałem. Toprak w Realu Madryt? Wow, szokujący transfer. Dobrze Stojkovic, to była niebezpieczna okazja Spurs. Wybij to Klich. Zamieszanie w polu karnym i czy to jest gol? Nie ma takiej możliwości. Świetnie. Ale widzicie, to jest już inny poziom. Schodzi Clinton NG i wchodzi Harry Kane. Okej. Kolejna zmiana, boisko opuszcza Dyera, zastępuje go Alan. Czyli w rzeczywistości teraz piłkarz Napoli. Naprawdę interesujące transfery się dzieją w tej grze. Sędzia doliczył 3 minuty, ale nie, no tutaj... Jedyne co się może wydarzyć to jeszcze druga bramka Spurs, ale nawet to nie będzie miało miejsca, no i niestety. Było pierwsze zwycięstwo, jest i pierwsza porażka. Wstyd, hańba, kompromitacja, 0 strzałów. No co jak co, jedno jest pewne, czeka nas jeszcze wiele zmian w drużynie. Znaczy nie tyle zmian, po prostu musimy nabrać doświadczenia. Mam nadzieję, że mnie nie zwolnią przez to, ale no jednak to było nasze pierwsze spotkanie z taką wielką drużyną. Widzę
no, w angielskiej ekstraklasie. Zaraz no, wracamy do swoich realiów, czyli Nottingham kontra Millwall i od tego zaczniemy kolejny odcinek. Wiem, że dzisiaj były tylko dwa spotkania, no ale słuchajcie, ogarniałem drużynę, był turniej przedsezonowy, trzeba było się na tym naprawdę skupić. Ja dziękuję wam za oglądanie, do usłyszenia w kolejnym odcinku, prawdopodobnie jakoś za tydzień albo w ten weekend, no zobaczymy. Pozdrawiam, cześć i dzięki za wasze wszystkie rady. W razie czego, jeśli chcecie coś jeszcze, wiecie, pomóc mi, to komentarze należą do was. Żegnajcie.